Ładowarka, rękawiczki czy parasol. Komu z nas nie zdarzyło się zostawić jakiejś rzeczy w miejscach publicznych? Te znalezione w pociągach kolei śląskich trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych. Teraz przewoźnik uruchamia na Facebooku specjalną grupę, by jeszcze szybciej zagubione przedmioty trafiały z powrotem do właściciela. Nowy kanał ma ruszyć 15 lipca. Magda Sincewicz. Jak twierdzą przedstawiciele spółki, to właśnie pasażerowie bardzo często podsuwają pewne pomysły. I tak było tym razem. To dzięki podpowiedziom podróżnych narodził się pomysł, by już niebawem mogli komunikować się na specjalnej grupie. Postanowiliśmy uruchomić specjalny profil na Facebooku i tam nasi podróżni, którzy zgubili, pozostawili jakiś przedmiot na trasie swojego przejazdu, będą mogli bezpośrednio opublikować tę informację, ale też działa to dwutorowo, bowiem my po znalezieniu tego typu przedmiotów właśnie w naszym taborze Kolei Śląskich będziemy publikować informacje o znalezionych przedmiotach. Do tej pory każda zguba trafiała bezpośrednio do Biura Rzeczy Znalezionych. Często zdarzało się, że nigdy nie wróciła do swojego właściciela, bo tego po prostu trudno było namierzyć. Raz zgubiłem taką rzecz i jakby ciężko mi było znaleźć, więc taka rzecz pewnie mi pomogła dobrze. Wcześniej pasażerowie wrzucali zapytania dotyczące zagubionych rzeczy za pośrednictwem profilu Kolei Śląskich lub na grupach miłośników kolei. Nie zawsze jednak kończyło się to sukcesem. Nowy pomysł ma usprawnić komunikację. Jest to jakiś sposób na pewno, bo w sumie kontaktować się z pasażerem tak jakoś w inny sposób to tak trudno, dość mi się wydaje. Nie trudno będzie też stwierdzić, czy zgłaszająca się osoba rzeczywiście jest właścicielem danej rzeczy. By nie trafiła w niepowołane ręce, trzeba będzie podać cechy charakterystyczne przedmiotu i miejsce jego pozostawienia. To po prostu to będzie łatwiejszy po prostu sposób, żeby znaleźć swoje rzeczy. Zatem jeśli podczas kolejnej podróży pociągiem zauważycie czyjąś zgubę, poinformujcie o tym na Facebooku. Zapewne spowoduje to czyjąś radość.